oczywiście wspaniałym. Łukasz Tomolewski w imieniu całej ekipy, która przygotowała i zrealizowała to zadanie. Dziękuję za to spotkanie. Polecam Państwa uważać na poranek, który rusza o 5:35. Zatem spokojnej nocy i snów w kolorze. Gotowi do akcji? Jacek Chorewicki, zatem to będzie wyjątkowo dramatyczny program. Choć nie każda historia zakończyła się tragedią tak jak ta na Śląsku. Pierwszy przechodził z miejsca, z którego niedozwolonym. To cud, że w tym przypadku zakończenie też nie było tragiczne. Ten człowiek też przeżył, ale drogowy morderca zabił mu psa. Kiedy się pomyśli, jak to się mogło skończyć, cierpnie skóra. Miał pod opieką 1,5-roczną córkę, ale był tak pijany, że za chwilę szczegóły. A na koniec kolejne filmy. Piracki raj przez Rondo i inni. Drogo wspaniałe. To jutro samo. Bardzo ci spieszy. Pieszy, to trzeba schować, wiesz? Teraz już nie pójdziemy, teraz odpowie także za nielegalne posiadanie broni i amunicji, posiadanie i posługiwanie się podrobionymi dokumentami i posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych. Jednym słowem, dodatkowe 10 lat. A teraz o innym sukcesie służb na przejściu granicznym w medyce. Funkcjonariusze KAS udaremnili nietypową próbę przemytu papierosów. Do kontroli na przejściu granicznym w medyce stawiły się dwie osoby. Dwóch kierowców samochodów typu wóz na ukraińskich numerach rejestracyjnych. W tych samochodach przewożony był podobny towar. Były to panele Tychuj. Podejrzenia funkcjonariuszy. Okazało się, że panele to tak naprawdę skrytki na papierosy. Łącznie znaleziono tam ponad 3000 paczek. Funkcjonariusze ze Słupska zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zabicie żubra. Do zdarzenia doszło jesienią ubiegłego roku. 17 listopada policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące zabicia żubra i odcięcia mu głowy. Miało do tego dojść w miejscowości Dąbrówno w powiecie słupskim. Dzięki bardzo dokładnej analizie materiału mundurowi wytypowali dwóch podejrzanych w sprawie. To mieszkańcy powiatu słupskiego i lęborskiego. Najprawdopodobniej zostanie im postawiony zarzut nielegalnego posiadania broni. Policja w Pile zajmuje się sprawą włamania do jednego z kantorów. Doszło do niego pod osłoną nocy. Ze środka złodzieje zabrali gotówkę, złotówki, euro i dolary. Nieoficjalnie mówi się, że wartość skradzionych pieniędzy to kilkaset tysięcy złotych.